protest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Dziś jego pracownicy demonstrowali przed szpitalem i przeszli ulicami miasta. Domagają się podwyżki wynagrodzenia o 1200 zł brutto. Pracujemy tyle lat w szpitalu, po 40 latach pracy mamy tak gołe pensje, że po prostu w porównaniu do innych jest to żenujące. Jest cały czas rozmowa ogólnikowa, rozmawianie jest tylko, że dyrekcja nie ma pieniędzy, nie da pieniędzy i tylko tyle. Żadne konkretne kwoty nie są przedstawione. Kwota 100 zł no to jest chyba żenujące i śmieszne dla nas. Spór zbiorowy w szpitalu trwa od maja. W dzisiejszym proteście wzięło udział kilkaset osób. Byli wspierani m.in. przez związkowców Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Umówmy się, że pracownicy niemedyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, którzy zarabiają trochę więcej niż minimalne wynagrodzenia, nie są za takie pieniądze też normalnie patrzeć, znaczy prowadzić tej służby, czyli służby zdrowia, tak? I bez odpowiedniego wynagrodzenia, no pacjent też pewnie nie dostanie, że tak powiem, nie będzie odpowiednio mógł liczyć na to, że będzie odpowiednio w szpitalu traktowany. Pracownicy szpitala zapowiadają, że jeśli sporu nie uda się zakończyć, to rozpoczną strajk. Drogi w aglomeracji mają coraz mniejszą przepustowość, za to niektóre linie kolejowe są niewykorzystane. Jak przekonuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, metropolitalna obwodnica kolejowa nie wymaga wielkich inwestycji, w przeciwieństwie do innych pomysłów samorządowców. Nie mamy na tyle pieniędzy, możliwości, żeby w szybkim tempie zbudować coś zupełnie od nowa. Ja wiem, że tutaj była mowa, że może metro wybudujemy, ale to w tej chwili jest mało realne. No chociażby z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia własności nieruchomości. Ale okazuje się, że mamy do dyspozycji korytarze kolejowe. Jednym z tych korytarzy jest linia towarowa biegnąca z Katowic przez Chorzów, Bytom i Zabrze do Gliwic. Przejazd pomiędzy Bytomiem a Gliwicami trwa nieco ponad 20 minut. Jedyne czego brakuje to przystanki. Dotychczasowe lokalizacje przystanków na pewno nie odpowiadają potrzebom mieszkańców tutejszych, ale możemy sobie wyobrazić, i ta analiza o tym mówi, to opracowanie, że przeniesienie przystanków czy wybudowanie nowych przystanków w miejsce tych dotychczasowych już zdewastowanych, zdegradowanych pozwoli wykorzystać potencjał linii dla przewozów pasażerskich. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obwodnicy kolejowej ma być materiałem wyjściowym do rozwoju transportu w aglomeracji. Czy będzie? Wiele zależy od władz miast i metropolii. Biznes, technologia i gospodarka w jednym miejscu. W Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwszego dnia uczestnicy mogli szkolić się m.in. z wykorzystywania Facebooka i rozkręcenia swojego biznesu. Prawie 60 milionów osób za pomocą portalu ma kontakt do co najmniej jednej polskiej firmy. Dla takiej małej firmy kilka lat temu, przed internetem, przed Facebookiem, nie było narzędzi, żeby docierać, czy to w sposób taki mega lokalny, czy też bardziej globalny do swoich użytkowników. Ta lokalna pizzeria, nie wiem, w Katowicach, w Chorzowie, nie miała jak skutecznie komunikować o swoich produktach. Na targach Business Expo, które towarzyszą kongresowi, nie brakuje również urządzeń, które przykuwają uwagę. Politechnika Śląska prezentuje swoje wynalazki, które nie są już wynalazkami, ale gotowymi produktami. Mamy prawie 100 klientów instytucjonalnych. To są właśnie szkoły, szkoły średnie, uczelnie wyższe, ale również instytucje badawcze, które weryfikują swoje aplikacje z zakresu sztucznej inteligencji na platformie Hexora jako robota, który jest źródłem danych dla tych informacji. Te rozwiązania sprawdzają się już od kilkunastu lat. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach potrwa 3 dni. Tak ma wyglądać nowy stadion w Bytomiu. Dzisiaj przedstawiono projekt modernizacji stadionu imienia Edwarda Szymkowiaka. Zakłada on, że stadion będzie miał 3 trybuny, północną, południową i zachodnią. Po dzisiejszej prezentacji jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślimy, jesteśmy zdania, że wszystko wygląda fajnie, będzie funkcjonalne, tylko czekać na realizację, na koniec i otwarcie stadionu. Koncepcja stadionu zakłada, że będzie on mieścił około 8 tysięcy widzów. Dziś generalny wykonawca, firma S-Sport, przedstawił warianty rozbudowy stadionu. Docelowo pojemność obiektu może zwiększyć się do 13 tysięcy widzów. Staramy się tak zaprojektować ten stadion. Możliwości tutaj terenowe na to pozwalają, że w zasadzie trybuna zachodnia 1:1 może być przeniesiona jako trybuna wschodnia, bo to jest bliźniacze rozwiązania. Do tego dodając narożniki, w każdej dowolnym czasie i chwili
ten czy inny zarząd Polonii może podjąć taką decyzję. Podczas konferencji prasowej kibice Polonii pytali m.in. co stanie się ze starą zabytkową bramą przed stadionem. Bramy na pewno nie zniszczymy, brama zostanie zakonserwowana, na pewno będzie umieszczona w budynku, chcemy ją wyeksponować. To jest historia Polonii Bytom, to jest bardzo ważne dla kibiców i dla mieszkańców. Modernizacja stadionu ma kosztować około 39 milionów złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już we wrześniu przyszłego roku będzie można rozgrywać tu mecze, bo część prac zostanie zakończona. Wyszli na ulicę, żeby manifestować. Jednak tym razem była to manifestacja samych pozytywnych rzeczy. Jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niepodległości naszego kraju jesteśmy w stanie się rozwijać. I to widać naprawdę, jak młodzi ludzie się teraz rozwijają. Jest to dla mnie dość ważne, ponieważ pokazuje to walkę i może nas nauczyć, że nie warto walczyć, tylko lepiej dojść do porozumienia w neutralny sposób. W jesiennym Korowodzie Niepodległości zorganizowanym z inicjatywy samorządów uczniowskich i rad pedagogicznych katowickich szkół udział wzięli uczniowie wszystkich szkół z osiedla Tysiąclecia i z Załęża. Idea narodziła się już wiosną wraz ze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcieliśmy właśnie w taki sposób bardzo radosny i wesoły obchodzić to święto, że możemy się uczyć żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Trzeba młodzieży pokazywać właśnie te wartości patriotyczne i kształtować pamięć o tych ludziach, którzy walczyli o tą niepodległość. A to jest taka wyjątkowy rok, wyjątkowa rocznica. Korowód przeszedł ulicami Załęża i Tysiąclecia. Wzięło w nim udział około 500 uczniów. Do budowy takiego domu wiele nie potrzeba. Dziurka na tyle mała, że pies nie wejdzie i ustawiona na tyle wysoko, że jeż też nie da rady. Wszystko z myślą o wolno żyjących kotach. Nie możemy ich mylić z kotami dzikimi, bo jak wiemy, koty dzikie to lwy czy tygrysy, ale to są takie koty, które są związane silnie z ekosystemem miasta, które urodziły się na wolności, są płochliwe i mają mały kontakt z człowiekiem. I takie koty właśnie potrzebują szczególnie naszej pomocy. Dla takich kotów zbliżająca się zima to najtrudniejszy okres. Same mogą sobie nie poradzić. Z kolei bez nich ludzie znacznie gorzej radzą sobie z gryzoniami. Nie wszyscy ludzie sobie zdają sprawę z tego, jaka wielka jest ich rola tak naprawdę w naszym życiu, w ochronie naszego życia, tak? Dlatego, że gryzonie niestety przenoszą różnego rodzaju choroby, zoonozy, zakaźne dla ludzi. Kotom wolno żyjącym coraz trudniej znaleźć schronienie. Nowoczesne bloki i domy są projektowane tak, aby piwnice czy inne pomieszczenia były hermetyczne. Jeśli taką budkę zbudujemy, postawimy, będziemy tam co jakiś czas, codziennie czy co drugi dzień podchodzić, sprawdzać, czy jest tam jakieś jedzenie, czy one sobie radzą, na pewno pomożemy im przetrwać ten trudny dla nich czas. Dzięki pomysłowi Fundacji Koty z Kociej w najbliższym czasie w różnych miejscach Jaworzna stanie 30 takich kocich domków.